Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. A ja tutaj zmierzam sobie właśnie do kolejnego questa pobocznego. I zobaczmy, o co w tym questie pobocznym będzie tutaj chodziło. Gdzie my mamy wejść? Tam, z tamtej strony. Dobra. Co dla Ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Procenty brzmią dobrze. Wezmę kalawerę. Uwaga, ogłoszenie! To jest kurwa napad! Ty, cwaniura przy ladzie, morda w kubeł i ręce do góry, żebym widział nadgarstki! A reszta lubisz siedzi dźwięk na... dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniacz słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli! Wysyłacie sprzeczne sygnały. Jak mam grzebać po kieszeniach z rękami w górze? Albo widzisz nadgarstki, albo szukam forsy. Nie można mieć wszystkiego. Myślisz, że jak zasuniesz słabym żartem, to ci odpuszczę? Że się pośmiejemy i pójdziemy do domu? Portfel! Już! Gdzie twoja panterka? Jaka kurwa panterka? Kurtka wojskowa. Taka, jaką noszą chłopaki z Sixth Street. Wiesz, ci goście, którzy chodzą po ulicy z granatami EMP i bronią cywili przed innymi gangami. Musicie do nich należeć, skoro robicie napad na ich terenie. Nikt inny by nie ryzykował, prawda? Szefie, chyba widziałem jednego z nich za oknem. Mógł usłyszeć strzały. Pewnie, że mógł. To żołnierze są wyczuleni na każdy niepokojący sygnał. A mówiłem, żeby przerzucić się na Coast View. Zamknij się, kretynie! Tyle lat spokoju i nagle coś takiego. Chłopaki z Sixth Street przysnęli, czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się, na koszt firmy. No i kurde, takim prostym napadem wbiłem właśnie sobie level. Bardzo mnie to cieszy. Bohater, śledź zadanie. Dobra, opanowanie i inteligencję mamy już oczywiście wymaksowaną, więc walimy w zdolności techniczne teraz. Ale wchodzimy oczywiście w inteligencję i tutaj w hakowaniu bojowym oczywiście dodajemy kolejny punkcik w pasywną umiejkę. Dobra, quest ukończony. Zobaczmy sobie w takim razie mapę. Był jakiś patch w ogóle, my jesteśmy w tej chwili na jakiej wersji? Na wersji 1.52 właśnie, bo coś mi się tak wydawało, że jakiś patchik tu był ostatnio. Zobaczmy sobie, co tu mamy. Tu mamy jakiś kontrakt do zrobienia jeszcze. Tutaj mamy dwa w ogóle zadania poboczne nowe do zrobienia. Okej, tu mamy podejrzenie cyberpsychozy. No dobra, jesteśmy blisko tego, to zrobimy tak, 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 tak. I pewnie tutaj jakoś uderzymy jeszcze. Te kontrakty bym chciał porobić wszystkie, zanim polecę dalej z jakimiś tam kolejnymi zadaniami. Żeby sobie tą mapę wyczyścić jak najszybciej, tak szczerze mówiąc. No dobra, lecimy z tą cyberpsychozą, która jest tu. Co to się dzieje z tymi ludźmi? No oni stoją na ulicy, jak wyrci. Przynajmniej niektórzy. Dobra, 300 metrów, podejrzenie cyberpsychozy. Szybko to ogarniemy, bo nie ma co się z tym męczyć długo. Poprosimy telefonik. W obozowisku bezdomnych doszło do masakry. Prześlę ci informacje, które zebrałam. Nie ma tego dużo. Pewnie się domyślasz, że może chodzić o cyberpsychopatę. Zależy mi, żeby nie zginął. No to jak zależy ci, żeby nie zginął, to zrobimy wszystko, żeby nie zginął. Dobra, co my tu mamy? Oczywiście, jeśli to cyberpsychopata, to dosyć nietypowy, bo może chodzić o Netrunnera. Więc nie możemy wykluczyć ataku zdalnego. Tylko czego mieliby szukać w obozowisku bezdomnych w Arroy? Coś tu się nie klei. Wybadaj na miejscu, o co chodzi. Naruszenie protokołu sobie machniemy oczywiście. 7A, 7A, 5, 5, 5, 5. Prawie nie trafiłem. Ujawnienie interfejsu. Dobra, gdzie ty ziomek jesteś, ty?
Dobrze pamiętam, że ten atak cybernetyczny był nie... nieśmiercionośny. Tak, dobra. Nie chcemy jej zabijać. A co mnie przegrzewa? Walniemy jej reset optyki i podejdziemy do niej od tyłu. Ty, ale skubana wyłączyła to, co mi się wydawało? Tak, wyłączyła to. Leczonko. Teraz takim wirusowym ją dobijemy i powinna żyć, ale być nieprzytomna. No i dobra. Git. I nie dobijamy oczywiście. Sprawdźmy tą drzazgę od razu. Okej. I teraz wiadomość do Reginy, czyli cyk telefonik, cyk tabulator, cyk. To młoda netrenerka chyba przedawkowała, ale w ostatniej chwili wyszła na zewnątrz, bo inaczej zginiłaby w swojej klitce i tyle. Znalazł ją jeden z bezdomnych i zabrał do obozowiska. Ocknęła się w totalnym amoku i zaczęła się jadka. Chyba myślała, że ją porwali, albo w ogóle już nie myślała. Teraz leży i czeka na twoich tajemniczych uzdrowicieli. Ciężko będzie odwrócić ten proces, ale dobrze, że udało ci się ją obezwładnić. Przy właściwej opiece jest szansa, że jeszcze stanie na nogi. No właśnie. I to mi się podoba, bo spuściliśmy jej pierdol nożykiem, ale nie zabiliśmy, dlatego... że użyliśmy na sam koniec hakowania. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Zadanie ukończone z NSPD. Spoko, może być. Szkoda, że nie ma żadnego dodatkowego expa za to, że nie dość, że robię cyberpsychozę, to jeszcze kończę zadanie NSPD. Czego trąbisz? Przecież nawet na twój pas nie wyjechałem, gościu. Teraz rozumiem, żeby trąbił. No. Co to było? Kto wie, co może się tu kryć? Do następnego. Pozdrów siostrę. A, pewnie. Jak tylko się zobaczymy. Ostatnio jest trochę zarobiona. Wziąłbym jakiegoś energetyka. Masz kromantikor? A po co komu to świństwo? Szefie! Słyszałem, że niektóre partie świecą w ciemności. Po co się truć, skoro jest spunky monkey? To dużo lepsze niż... Często się tak zawieszasz? Zaraz. Brat? Hej, brat! Pomożesz mi, szefie? Ostatnio mamy z chłopakami trochę na pieńku. Nie chciałbym oberwać.
Całkiem zrozumiałe. Jestem tuż za tobą. Dziękuję. Tam potrzebujesz. Chodźmy. Na żarty wam się zebrało? Łapy precz od mojego motoru! Myślisz, że to zabawa? Taki rzek to kuresko mała cena za zdradę! Wy ciągle o tym? Szena podjęła decyzję! Powinniście się cieszyć jej sukcesem! Ta dziwka sprzedała się korporacji. Niech wie, co o tym myślimy. A ty tu czego? To nie twoja sprawa. Następny korpo ścierwo? Wyluzuj, nic do was nie mam. Na razie. O co poszło? Twój nowy kumpel namówił swoją siostrę, żeby zatrudniła się w Zetatechu. I ta suka to zrobiła! Trzymaliśmy z nią od dzieciaka. Razem podkradaliśmy munchies z ulicznych automatów. A teraz Szena przeszła na ich stronę. Sprzedajna dziwka. Czy wy siebie słyszycie? Myślicie, że okradając tych biednych ludzi robicie coś dobrego? Szena wreszcie dorosła. Wy też powinniście. Mścicie się na korposach, okradając straganiarza? Gratuluję sprytu. Odpierdolcie się od niego. Bo co nam zrobisz? Dam w ryj, złamię kilka kości. Może zastrzelę? Jest wiele opcji. Tak ci zależy, żeby bronić zdrajców? To zdychaj razem z nimi! Ty, stary! Vance, co ty wyprawiasz? We łbach im się poprzewracało. Dzięki, szefie. To musiało się tak skończyć. A tak między nami? Naprawdę cieszysz się, że twoja siostra chodzi na pasku Zetatechu? Wiem, co sobie myślisz. Korporacje nas wyzyskują. To fabryki niewolników. Niektórzy tak gadają, nie? Na widziwianie można sobie pozwolić, gdy ma się forsę. A ja i Szena nigdy jej nie mieliśmy. Nie przeszkadza ci, że prawdopodobnie jedzie na neurostymulantach? Nie ma nic za darmo. I dobrze, bo człowiekowi odbija, gdy nie musi niczego robić. Rozumiem. Chyba. A tak poza tym to jesteś cały? Ta... jakoś się wyliżę. Tfu! Wywrotowcy zasrani! Sporo bym się po nich spodziewał, ale... żeby rzucać się z nożem na swojego? No, ale teraz Szena wreszcie będzie mogła skupić się na pracy. Jeszcze nikt w rodzinie nie zaszedł tak wysoko. Wpadnij do mnie w wolnej chwili. Odpalę ci jakąś zniżkę. Należy ci się. Dzięki, szefie. No i dobra, questik wykonany. Jakąś zniżkę, mówisz? Nie, tam. Expik jest. Zobaczmy, co mamy dalej w okolicy. Mieliśmy chyba pojechać tutaj, nie? Tak. Tutaj kontrakcik, tutaj quest poboczny, tutaj kontrakcik i tutaj kontrakcik. Potem tam jeszcze się udamy w tamtą stronę, bo mamy jeszcze parę rzeczy tam nowych do roboty. Dobra, ten kontrakt też nie jest daleko. Co mi tutaj tak w tym aucie pika? A, to muzyka, dobra. Potrzebuje wsparcia w korporacyjnych gierkach. Chcę wejść w posiadanie materiałów kompromitujących swojego konkurenta, Matiusa Stone. Co ty na to? Szczegóły w załączniku. No dobra. Najpierw protokół. Wyłączenie wszystkich kamer jest pod 7A7A55. No i tu jeden co też nie zrobimy, więc olać. Teraz tak, ujawnienie interfejsu. Ciach. Thank you.
Ale to jest piękne. Nie jest śmiercionośne. Ciekawe. Kamery były wyłączone, nie? Są roboty. Ile was tu jeszcze jest? Robocików. Poddaj się! Nie masz piątkę! Co jest? Krytyczny mu wszedł na mordę. A ile tu ściągnąłem tych robotów, to jest piękne. Co się męczyć, nie? Odstrzydlić wroga! No biegnę! Jeszcze was tu ktoś przysłał. Ile was jeszcze jest? Szybciej, atak wirusowy, ładuj się. No! Od razu lepiej! Atakować cel! Nie masz gdzie uciec! A to się pięknie rozprzestrzenia, nie? No ojojoj! Teraz stanie się ten atak wirusowy, nie? No nie, w tym nie wystaw łeb! Jeszcze ktoś damage zbiera. Wyłącz. Co jeszcze mnie wykryło? Ten gość już nie żyje przecież. Dobra, pozbierajmy. Szkoda, że roboty się odpaliły. Bo to głównie one mnie wykryły. Coś mnie wykryło. Ja? Wcale, a wcale. Chłopie. Co? Masz atak wirusowy. O jas. Dostałem! Ja pierdolę, dostałem! Jeszcze się skitrał. No i się gościu przegrzałeś. Dobra, na górę. Walimy sobie leczonko. Wykradnij dane.
No i opuszczamy lokację. Gotowe. Załatwione popisowo. Stołów jest skończony, choć jeszcze o tym nie wie. Dzięki. Kontrakt nie ma zamknięty. Sprawy. Kaska jest twoja. Dziękuję. Kaska jest moja, dobra. Tutaj kolejny questik. Lecimy. Questik poboczny, kontrakcik. Questik poboczny, kontrakcik. To mi się podoba. Wezmę szczepionką animalsów. A to ona, dobra. Może się uda tym razem. Proste, mordo. Możesz kontynuować. To uważaj na siebie. Nie lubią tu obcych. Jedno złe spojrzenie i lądujesz na ulicy z połamanymi nogami. Ale jeśli ze mną wygrasz, powiem komu trzeba, że jesteś... Nie. Nie przegrałaś żadnej walki, mówisz. Już kiedyś z nią gadałem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Więc możemy spróbować się z nią co zmierzyć. Co tam masz pod skórą? Jakiś dobry sprzęt? Zaraz. Aha, zaczynamy. Dobra, spróbujmy teraz quest, się obniżyło zagrożenie troszeczkę. No, nadal jest mocno. Wygrałam. Nadal jest mocno. Więc sobie na razie to odpuścimy, to był ten szybki zapisik. Więc lecimy dalej z innymi questami. Jest jedyna czempionka, której nie mogę pokonać, ale zrobimy to sobie później na spokojnie. Bo nie mamy w ogóle punktów danych tam w siłę, więc jest nam ciężko to w sumie zrobić. Wszystkie mamy winta, skradanie, skrytobójstwo, jakieś haki i tak dalej. A to jest kompletnie olane przeze mnie aktualnie. Dobra, pojedziemy sobie teraz tu. A nawet bym się chętnie przeteleportował, szczerze mówiąc. Ile to jest? Jezu, kilometr. Gdzie tu jest teleport? Tu, dobra. 100 metrów to przejdę się. Będę już do fury wsiadał. Ej, widzisz mnie? No co? Cyk i... Kurde, w sumie można było się tak równie dobrze przejechać. Na jedno by pewnie wyszło, żebym był pewnie przy 700 metrach, coś czuję. Przydałby się pieprzony dron. A te psy co się do mnie przypierdalają? W ogóle się zrespiłem, a oni koło mnie stoją. To też jest ciekawe. Chyba mu na kostkę najechałem, albo na piętę. Ślizga to auto. Czerniająca kandydata na burmistrza Weldona Holda. Dobra. Thank you.
To ten gość, co teraz jest nowym burmistrzem. Pojebane, nie? Też z tego niewiele rozumiem. Polityka. Dobra, mój klient chce... żeby ta stronka, co oczernia Holta, sobie zniknęła. Szczegóły całej akcji masz w załączniku. Podłączmy się. Odnajdź garaż z serwerem, dobra. 7A, E9. O jest, naprawdę? 7A. W E9 jest tylko jedno. Więc zrobimy sobie te dwa. No, jeszcze nie mam ataku wirusowego. Chociaż sobie interfejs odkryjmy. Spora lokacja. Wszystko to jest liczone jako skrytobójstwo, to jest po prostu piękne. Podglądasz mnie? Ty mały zboczony chuju? Patrzcie to. Jak on nie dostaje? I tak zginiesz! Nie przeciągajmy tego! No i kto tu zginął? Ci są tam zwłoki, cały czas identyfikują, a ja ich ściągam coraz dalej, nie? Mamy garaż. Zainstaluj wrogie oprogramowanie. Dobra. Przyjebaliśmy jednemu skurwielowi, co oznacza, że pomogliśmy innemu. Znakomicie. Przykro mi, ale nie mam czasu na zabawę w szerzenie anarchii, Johnny. Pogadamy później. Tak działa ten system, Johnny. Tak on działa. Co ci mam powiedzieć? Dobra, opuszczamy teren. No i gotowe. Mamy to, Vi. Dostałem info, że wirus śmiga na wiadomych serwerach. Jest pięknie. Dobra robota. Dzięki. Zamykamy temat i kontrakt. No i dobra. I zamykamy też odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym odcinku z Cyberpunka dzisiaj o godzinie 17. Wbijaj też do linku w opisie. Przede wszystkim na Twitcha, gdzie są streamy. Miłego popołudnia, trzymaj się. Cześć.